Witam was widzowie w dzisiejszym odcinku. Będziemy oto tą ropą Maus 5 ładować buraki z hałdy. No to zaczynamy. Na początku pojedziemy na biogazownię. I tam rozdrobnimy tą przyczepą Deutz-Farm. No i postaramy się jeszcze tam z jedną przyczepę oprócz tego zawieść. Na glebę po prostu rzucić, bo tam będę ładowarką potem to ładował. A potem resztę to zobaczymy, albo na sprzedaż, albo... albo jeszcze do magazynu, do cukrowni. Skończyło się, no dobra. To pierwszą część można zawieść. Pierwszą przyczepę. Teraz tu trzeba jeszcze ustawić, żeby rozdrabniać. Dobra, jest ustawione. Można jechać. Co trąbisz? Lecimy tam. Od razu włączymy, bo część kiszonki jeszcze została też do przetworzenia się w biogazowni, więc włączymy wszystko od razu. Ten traktor kocham za jego prędkość właśnie. Naprawdę jest spoko. Ale czuć z przyczepą, czuję. No i dobra. Wyładowujemy. Złapało. Teraz jeszcze tak. Włączmy teraz. Rozdrabniacz. Właśnie to pierwsze powinno być dobrze przetłumaczone. To są po prostu rozdrobnione buraki, ale to już szczegół. No i git. I wracamy z powrotem. Także jak dojadę, to widzimy się z powrotem. No i witam was z powrotem. Jestem na miejscu. Robimy tylko zawrotkę i... i napełnimy jeszcze z jedną przyczepę. Nie no, maszynka fajnie działa. Zobaczymy jeszcze jak w środku. Ten słupek trochę przeszkadza. O, tak jak tak bym ustawił teraz, to teraz widzę zrzut. Naprawdę całkiem szybko widzę, to napełnia, więc... maszynka całkiem w porządku. Jedyne co, to tak w sumie zastosowania bardzo nie ma. Rzadko się jej używa, no bo w sumie po co?
ale mówię. Żeby sobie urozmaicić rozgrywkę, można jej użyć. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to możesz zasubskrybować mój kanał oraz zostawić łapkę w górę. Z góry dziękuję za każdą subskrypcję i łapkę w górę, to mnie motywuje do dalszej pracy. Lecimy ostatni transport wywieźć, tego raczej tam, no bo te na rozdrobnione buraki raczej nie ma, tam jest zbyt dużego ta biogazownia magazynu, więc dobra, nie zanudzam was, drogą lecimy. Jestem z powrotem na biogazowni i teraz wysypiemy, bo już się skończyło miejsce. I potem sobie będę ładowarką po prostu dorzucał. Teraz zastanawiam się, co dalej z resztą tych buraków. Czy dorzucić je po prostu do cukrowni, czy może je sprzedać? Zobaczymy jeszcze. To w sumie może teraz tu zostać. Możemy się przenieść już tam. Nie wiem, z jedną przyczepę sprzedał i zobaczył, ile zostanie ich. Bo tyle buraków to też mi nie jest potrzebne już na cukrowni. Bo mam tam... Zaraz zobaczymy, ile ja tutaj mam. No, mam nadal bardzo dużo, więc... W sumie mogę trochę dorzucić, ale to niedużo. Idziemy sobie po prostu bliżej środka. Nie będziemy już sprzedawać przez pociągi, ale na jakimś skupie spróbujemy. No co trąbisz, znowu następny się trafił. Minuty poczekać nie możesz. No, sporo jest tych buraków, więc trzeba coś sprzedać. Bo za dużo by było na tej cukrowni. Dobrze, widzimy się na skupie, zobaczymy, jaka cena będzie i gdzie pojedziemy. Bo na pociągi mi się nie chce tutaj jechać, bo trzeba zamawiać. Za mało towaru. No i co? Okazało się, że cena w sumie nie jest jakaś tragiczna. 370, 390 coś, więc w sumie za pociąg bym praktycznie więcej zapłacił niż i się naczekał. A tutaj jest ten syp, dobra. A, czyli nie, w to, no ta w sumie to zboża. Czyli dobrze podjechałem na początku.
No i co widzowie, resztę tej hałdy już dokończę sprzątać poza odcinkiem. Także zobaczymy jeszcze ile udało się zarobić na tej jednej przyczepie. 21 tysięcy jakby nie było. No to już maszyna się zwróciła. Wynajem. No dobrze, dziękuję wam za oglądanie do końca i do następnego. Cześć.